Umódlmy się przez moment. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy wieczór i za wszystkie te wieczory spotkań. Dziękujemy Tobie, Duchu Święty, że Ty działasz w nas, kiedy Twoje Słowo jest uwalniane do nas, to nasze umysły przyjmują wszystko to, co Ty w nas złożyłeś. Duchu Święty, my jesteśmy nakierowani na Ciebie. My przyjmiemy Twoje Słowo jako Twoje Słowo. My niczego innego nie chcemy, tylko tego, co niesie Twoja prawda. Jesteśmy wolni do tego, żeby to słyszeć teraz. W imieniu Jezusa. Amen. Będziemy kontynuowali nasze nauczania wiary. Każde z tych takich cyklów w różnych miastach, one mają swoją specyfikę i tutaj słowo też jakby pewna specyfika. Wierzę, że zrozumiałem to dobrze. O czym do Was mówić, kochani? Chcę powiedzieć do Was dzisiaj najpierw, bo zrobimy potem jeszcze drugie nauczanie, najpierw na temat krzyża. Krzyża, który jest rzeczą, nie wiem czy to jest na tyle znany produkt, że ludzie realnie potrafią z niego korzystać. Ja powiem tak. Centrum chrześcijaństwa jest związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. To jest centrum chrześcijaństwa. Tutaj powiem więcej. Centrum życia ludzkości jest związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Nic więcej nie jest, nie ma nic większego. Nic większego nie ma. Powiem tak, troszkę filozoficznie, że mniejszą wagę ma stworzenie człowieka przez Boga niż odkupienie go. Mniejsza waga jest w stworzeniu człowieka. Są ludzie, którzy mówią, że w ogóle jest taki gatunek ludzi, którzy zawsze twierdzą, że kiedyś było lepiej. Kiedyś było lepiej. Wszystko kiedyś było lepsze. Za komuny było lepiej, wszędzie było lepiej. Zawsze kiedyś to. I są też ludzie na przykład w kościele, którzy mówią, że chcieliby, żeby było tak jak w pierwszym kościele. Ja mówię, ja bym nigdy nie chciał, żeby było tak jak w pierwszym kościele, ponieważ pierwszy kościół był daleko, daleko za obecnym kościołem. I nikt by raczej, ludzie nie rozumieją tego, bo czytają Biblię, to są takie nostalgiczne myśli, że o, oni tak cudownie mieli. No nie mieli cudownie. No nie mieli wcale cudownie. Na przykład z prostej przyczyny nie mieli cudownie. Ludzi było na ziemi dużo, dużo, dużo mniej, tak? A demonów tyle samo. Proste? To w ogóle czysta matematyka się kłania, bo demonów tyle, ile było od początku, tyle jest dziś. One się nie rozmnażają, rozumiecie? A ludzi jest full więcej. Dzisiaj przypada mniej demonów na jednego człowieka niż kiedyś. Ja dzisiaj na przykład o różnych zboczeniach seksualnych słyszałem, widziałem i pracuję z różnymi ludźmi, tak? Ale na przykład nigdy jeszcze nie spotkałem takiego człowieka, który przyszedł do mnie i powiedział, że ma ochotę na seks z aniołem. A w Sodomie w Gomorze mieli. Tak? No proszę. To w ogóle, wiecie, to bez przesady, no. To wcale nie było lepiej. I w tym kościele też nie było większego namaszczenia niż dzisiaj. Bo tyle, ile się cudów dzisiaj dzieje, to się nie działo u nich na pewno. Tyle manifestacji Bożej mocy, takiej ilości uzdrowień, takiej ilości uwolnień, wskrzeszeń, rozumiecie? Telewizja, wiecie, telewizja mówi o złych rzeczach, które się dzieją, bo to jest jakby, na tym się opiera, jakby ludzie mają potrzebę słuchania i bania się takich rzeczy. Ale wiecie, nikt nie mówi o tym po prostu, że masowo w różnego rodzaju kościołach afrykańskich ludzie są wskrzeszani z martwych. To nie jest rzecz od przypadku do przypadku. Wiecie?
To nie jest rzecz od przypadku do przypadku, bo my czasem jakiś tam przypadek zobaczymy, bo ktoś to sfilmuje. Wiecie, ile rzeczy się nikt nie filmuje nigdy? To w ogóle show! I teraz, jak wiecie, modliliśmy się, jedną z naszych modlitw były modlitwy związane z tym, aby głosić Ewangelię po całej ziemi. Zaczęły się otwierać nam, jak wierzę, pewne drzwi związane z misjami. I to właśnie z misjami w Afryce. I była teraz taka konferencja, gdzie człowiek, który prawdopodobnie chciałby z nami współpracować na dłuższą metę, że tak powiem, prowadził konferencję dla pastorów w Afryce i zainspirował pastorów przynajmniej z 7 krajów naszą służbą. I teraz w czerwcu dowiemy się, które z tych kościołów, które z tych państw chciałyby współpracować z naszym zespołem apostolskim. Więc i zakładanie, robienie takiego założenia, że rzeczy się dzieją tylko takie, które widzimy na YouTubie, to jest wielka, wielka pomyłka, bo ten człowiek opowiadał nam o rzeczach, które nigdy, nigdzie nie były sfilmowane. Jak on na przykład pokazał nam parę zdjęć, które dzieją się, które miały miejsce, były zrobione podczas jego usług na tak zwanej prowincji w Republice Południowej Afryce, to się w głowie nie mieści, co tam się wydarzy. Jakie są masowe uzdrowienia, jakie są masowe wskrzeszenia, to YouTube to nam nie przekazuje w ogóle więcej niż 10-20% tego wszystkiego. Więc nigdy nie można pomyśleć, że kiedyś było lepiej, kiedyś było więcej, bardziej, silniej. To jest nieprawda. Powiem więcej. Są ludzie, którzy mówią, że chcieliby być w takim stanie relacji z Bogiem, jak Adam z Ewą. A ja zawsze mówię, ty, ale Adam z Ewą to nie mieli takiej relacji z Bogiem, jak masz ty teraz. Jak to nie mieli? Ja mówię, no nie mieli. Bóg nie mieszkał w Adamie i Bóg nie mieszkał w Ewie. Oni cały czas mieli z Nim pewnego rodzaju więź, ale więź zewnętrzną. No bo gdyby oni mieli więź wewnętrzną i to by było nieskalane, nieskażone, tak? No to przepraszam, nie doszłoby do tego, do czego doszło. Bo my mamy relacje z Bogiem, tylko mamy skażone dusze. I Duch Święty mieszka w tobie, tylko ty poprzez swoją skażoną duszę, prawda? Podejmujesz błędne decyzje, ale Adam z Ewą nie słyszeli lepiej Boga niż ty dzisiaj. Rozumiesz? To jest w ogóle wielka różnica, jak Bóg gdzieś jest na zewnątrz, prawda? A jak Bóg siedzi u ciebie w środku. To wielka różnica. Dlatego krzyż jest czymś, co nie jest taką rzeczą, z jednej strony najbardziej, że tak powiem, podnoszoną w Kościele, szeroko pojętym Kościele. Z drugiej strony, mechanizm krzyża jest czymś, co uważam, że wielu ludzi nie do końca zna, a w związku z tym nie może też z tego korzystać. A jeżeli my, chrześcijanie, nauczymy się korzystać w 100% z krzyża i ze zmartwychwstania, ze śmierci i ze zmartwychwstania, to my jesteśmy po prostu nie do zabicia. Rozumiecie? To się nic nie może w naszym życiu wydarzyć takiego, co by nas powaliło. Nic! Ja bym chciał, żebyśmy przeczytali z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału, wersety 1 i 2. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, wersety 1 i 2. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, że nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Ludzie mówią, że to jest jedynie proroctwo, które Jezus wypowiada. Tak, to jest też proroctwo. A to jest za mało.
żeby myśleć, że to jest tylko proroctwo związane z tym, że tam za 70 lat po prostu Rzymianie wjadą i zrównają Jerozolimę z ziemią. Nie. To nie jest tylko to. To, co tutaj jest opisane, to prorocza zapowiedź krzyża. Nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Wiecie, czym się zajmuje krzyż? Krzyż zajmuje się niszczeniem. Dwie części centrum chrześcijaństwa. Śmierć Jezusa i zmartwychwstanie. Śmierć przyniosła śmierć. Zmartwychwstanie przyniosło życie. Krzyż zajmuje się niszczeniem. Krzyż nie jest po to, żeby sobie go nosić. Ludzie noszą krzyże. Ja osobiście, mnie to nie przeszkadza, że ktoś nosi krzyż. To się niczym nie różni od tego, jakbyś nosił krzesło elektryczne na szyi, szubienicę. Sam coś tę szubienicę powieszył i zastrzyk trucizną. Rozumiesz? Karabin, krzyż. Krzyż to jest narzędzie zbrodni. Urządzenie, które służyło do zabijania. Tylko w tym celu. Rozumiecie, po co powstał krzyż? Żeby za pomocą niego zabijać. Jak jesteście zainteresowani takimi rzeczami, ja jestem zainteresowany na przykład bardzo tematami życia i śmierci. W związku z tym sobie takie rzeczy zbieram do kupy w mojej głowie. I jest na przykład taki program na Discovery, jak Narzędzia Tortur. Lubię sobie strzelić wieczorem jakiś program o narzędziach tortur. To jest dobre. W ogóle dobrze jest. Salomon mówi taką rzecz: lepiej iść do domu żałoby, niż do domu wesela. Tak sobie mówię czasem, strzelę sobie na lepsze samopoczucie program o torturach. Te narzędzia są różne. Przez lata wymyślano, jak zabić człowieka skutecznie. I też był jeden program o krzyżu. Ciekawy program. O krzyżowaniu ludzi. Nie? I wiecie, to robią niewierzący ludzie, to robią naukowcy. I to są najlepsze informacje, bo pamiętacie, jak chrześcijanin jakąś próbuje techniczną rzecz opisać, to on zawsze skrzywi to poprzez swoje wyznanie. Zawsze. To jak jest z tymi dowodami na zmartwychwstanie. Wiecie, jak książki o dowodach na zmartwychwstanie. W ogóle nie ma dowodu na zmartwychwstanie, wiecie. W ogóle nie ma. Ludzie to porobili, wiecie, tylko to chrześcijanie to, pamiętajcie, to pisali. Narodzeni z Bożego Ducha jak my, tylko nierozumiejący bardzo ważnej zasady, że to nie jest temat, aby go naukowo udowodnić. A wiecie dlaczego? Bo na każdej debacie, gdzie stanie naprzeciwko chrześcijanina jakiś w miarę rozgarnięty w ogóle naukowiec, tak? To zgasi chrześcijanina. Bo tak czy inaczej, ja słyszałem mnóstwo debat, słyszałem i widziałem, wiecie? Gdzie na przykład chrześcijańscy naukowcy przekonywali ateistów, naukowców o tym, jakie rzeczy w Biblii są prawdziwe i tak dalej. I wcześniej czy później każdy z tych naszych kochanych braci czy sióstr doszedł do miejsca, gdzie musiał powiedzieć taką rzecz. Ja w to po prostu wierzę. A dla naukowca informacja, że ty w coś wierzysz. To jest, wiesz, co to jest za informacja? To naukowiec się patrzy na ciebie i mówi: dziękuję za debatę. Dziękuję bardzo. Tam, gdzie jest kwestia nauki, tam nie ma kwestii stwierdzenia, że ja w coś wierzę. Nauka się opiera na faktach. Dlatego nigdy, pamiętajcie, nigdy nie mieszajcie wiary i nauki. Nie próbujcie też, to zupełnie w tej chwili abstrahuję od tematu, ale chcę, żebyście też takie rzeczy łapali. Nie przekonujcie ludzi w świecie, tak? O różnego rodzaju dowodach naukowych na pewne sprawy. Jak dzisiaj ja głoszę Ewangelię. Ja nie głoszę Ewangelii, żeby przekonać człowieka w mądrości swojej mowy. Ja przychodzę do człowieka
i mówię, że spotkałem Jezusa i stoję przed Nim. Ja mówię, teraz tak, masz do wyboru parę rzeczy. Albo stwierdzić, że jestem chory psychicznie, albo uważać, że chcecie zmanipulować, albo musisz stwierdzić, że miałem trudniejszy czas emocjonalny. Rozumiesz? Że tak się uratowałem. Tak? Tak moja psychika zadziałała. Tak? Albo musisz mi uwierzyć. I powiem Ci tak, jak uwierzysz, wysłuchasz tego, co powiem, pójdziesz do nieba. A jak zastosujesz którąś inny z tych metod, pójdziesz do piekła. I ja Cię w ogóle nie będę przekonywał o niczym. Rozumiesz? Krzyż. Krzyż zajmuje się niszczeniem. Greckie słowo użyte w Biblii na określenie krzyża to stavros, dokładnie stauros, tłumaczone jako krzyż. Oznacza, co ciekawe, co to oznacza ten stavros, bo to w ogóle stavros to nie jest ten krzyż. Stavros to jest pal, belka mniej więcej średnicy 15 cm do 20 cm zaostrzona na końcu, jak włócznia, jak dziga. Stavros to pal palisadowy. Palisada to były z palisadą. Raz. Może bezpiecznie. Bezpiecznie, bo światełko się przestało bagać. Palisada to szereg takich zaostrzonych na końcu pali, którymi obwarowywało się miasto. Stavrosami. Stauros przy Staurosie. Po co były te pale? Bardzo ważna rzecz, po co były te pale. Te pale nie były dla ozdoby. Te pale były po to, aby miasto było oddzielone od przestrzeni pozamiejskiej. W tamtych czasach, przyjaciele, w tamtych czasach miasta były warownymi grodami. Dlaczego one były warownymi grodami? Bo poza miastami. Poza miastami było środowisko nieprzyjazne dla życia społecznego. Tam były napady, gwałty, rabunki. W tamtym czasie rzeczą zupełnie normalną było to, że się kogoś napadało i że się mu zabierało dobra. Tam nie było takich wioseczek jak dzisiaj. Tam nie było żadnej policji. Miasto miało swoje władze i miasto miało swoją ochronę. Ale to, co było poza miastem, było niechronione. I jak ktoś nie chciał mieszkać w mieście i mówi, nie będę mieszkał w mieście, chcę być samodzielną jednostką, to ta samodzielna jednostka musiała mieć swoją armię, żeby się ochronić. Pamiętacie, jak zagospodarowywano Dziki Zachód? Przyjeżdżali ludzie na Dziki Zachód, zajmowali sobie ziemię. Pierwsza rzecz, tak, to musieli tą ziemię ochronić, bo przyjeżdżali bandyci i chcieli im to wszystko zabrać. Rozumiecie? A więc ludzie, co zaczęli robić? Oczywiście łączyć się we wspólnoty. No bo wspólnie łatwiej się ochronić, bo to jest odwieczne prawo społeczne, że ludzie się łączą, tak, i że się izolują od środowiska nieprzyjaznego. Powstają państwa, powstają narody. Rozumiecie? Chronimy się. I stawrosy to były pale, palisadowe, oddzielające miasto od środowiska zewnętrznego. One miały chronić ludzi z miasta. Chodziło o to, żeby bandyci nie przeszli przez te pale, żeby naciali się na nie i umarli. Aby nie mogli wejść do miasta i zrabować dóbr miasta. I na takich to palach krzyżowano. Później z czasem zaczęto do tych pali przybijać okazjonalnie różnego rodzaju belki. Taka była historia krzyża. Więc faktem jest, że istniały te pale i te belki.
Niektórych krzyżowano na samych palach, przybijając ich ręce nad ich głowami na jeden gwóźdź. Potem zobaczono, że ten jeden gwóźdź nie wytrzymuje ciężaru ludzi, bo były różne ciężary ludzi. Dlatego zaczęto stosować połączenie jednej belki i drugiej. Czasami wyglądało to jak nasz klasyczny krzyż, a czasami jak litera T. Tak to wyglądało, bo łatwiej było przybić kogoś na dwóch rękach. Potem jakiemuś artyście wpadło do głowy, żeby jeszcze przybijać nogi. Nóg nie przybijano po to, żeby było więcej bólu. Rozumiecie? Lub też, żeby człowiek z tego krzyża nie spadł. Nie. Nogi przybijano po to, żeby człowiek się bardzo długo mógł męczyć. Bo jak on wisiał bez tego przybicia nóg, to ten człowiek na tym palu, na tym krzyżu, tak? Bardzo szybko umierał, ponieważ ta pozycja powodowała, że dwutlenek węgla zbierał się w płucach i człowieka dusił. Człowiek dostawał zawału, człowiek dostawał wylewu. Rozumiecie? Ale jak mu przybito nogi, a później to jeszcze wymyślili następni artyści takie podpórki, że te nogi były na tej podpórce i tutaj wbijano gwóźdź i on tak sobie stał na tych nogach, to on mógł tam umierać do tygodnia nawet. Bo on, ponieważ mięśnie czwórgłowy łuk są najsilniejszymi mięśniami i on na każde westchnienie wciągał powietrze, podnosząc się na nogach. Dali mu podpórkę. Katorga zamiast kilka godzin trwała kilka dni. Ludzie często mieli przez ptaki wydziobane oczy, porozdziobywane ciała. Krzyż. Straszne narzędzie tortury. Jezus mówi tak, nie zostanie tu kamień na kamieniu. Z czego on nie zostanie? Z jakiejś budowli uznanej za najważniejszą. Oto świątynia w Jerozolimie. A ono nie prorokuje, mówi, kamień na kamieniu nie zostanie. Krótko powiedziawszy, wszystko zostanie rozbite. Krzyż, on zajmuje się oddzieleniem. Krzyż oddziela na zawsze. Na krzyżu manifestuje się śmierć, która niszczy coś, co nie jest pełne, co nie jest zupełne, co nie jest kompletne. To robi krzyż. Krzyż nie jest fajny. Krzyż nie jest miły. Krzyża się nie całuje. Rozumiecie? Przed krzyżem się nie kłania. Krzyża się nie przytula. W Ewangelii Mateusza 10, 35, 39 czytamy taki tekst. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córko i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. A kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Jak to jest mało popularny wizerunek Jezusa w dzisiejszych czasach. Zauważyliście to? Religia mówi tak. Bóg przychodzi do twojego życia, aby je scalić. A ja mówię, to jest niebiblijna herezja. Bóg przychodzi do twojego życia, żeby je rozpieprzyć w drobny mak. Rozpieprzyć w drobny mak. On nie przychodzi, żeby coś scalić.
On przychodzi, żeby zniszczyć. Dlaczego? Bo on się nie zajmuje naprawianiem rzeczy. On nie naprawia. Humanizm naprawia i religia naprawia. Ale nie Bóg. Są takie nauki, które mówią, że brać swój krzyż, to znaczy cierpieć przez biedę, choroby, problemy. Ale to słowo tego nie mówi. Zobaczcie, jakie są tutaj wersety wcześniej. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I zaraz. Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest niegodzien. O czym tu jest mowa? Tu jest mowa o jakimś rozdzieleniu. O jakimś rozdarciu. O czymś, co jest związane z jakąś formą straty, aby mogła nastąpić wolna przestrzeń do tego, aby zbudować coś nowego. To jest krzyż. Brać swój krzyż. To nie jest brać cierpienia i problemy. Absolutnie nie. Ludzie często mówią, dźwigam swój krzyż. Ja mówię, ego swoje dźwigasz. Albo zaburzenie jakieś. Coś tam dźwigasz, ale to nie krzyż. Krzyż oznacza śmierć. Śmierć dla diabła, dla świata, dla grzechu i dla starej natury. Krzyż to śmierć. 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 W 2001 roku w więzieniu w Sztumie umarłem dla diabła, dla świata, dla grzechu i dla mojej starej natury, popularnie zwanej egocentryzmem Artura Celuńskiego. Umarłem dla tych czterech elementów. Diabeł, świat, grzech, egocentryzm. Umarłem. Krzyż to nie walka. Krzyż to śmierć. Śmierć. Tam się nie walczy. Ci, którzy próbowali na krzyżu walczyć, cierpieli dwa razy bardziej. Jezus był mądry. Jezus się nie rwał do takich cierpień. Rozumiecie, co on w ogóle zrobił? Przypomnijcie go sobie. On wisi na krzyżu i bardzo króciutko trwa. Zanim on umiera. Króciusieńko. Dlaczego? Bo on się zgadza na śmierć. On się nie wierci na tym krzyżu. Nie mówi jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze kilka westchnień. Jeszcze trochę powietrza. Nie. Ci, którzy walczyli, zderzali się z tym, że stróże krzyża podchodzili z wielkimi młotami i łamali im golenie. Po co? Bo już mieli dość ich krzyku. Dość walki. Oni już wisieli i śmierdzieli. Psuli się. Krew się z nich lała. Oni jak przyszli, strażnicy krzyża, byli bardzo zdziwieni, że Jezus umarł. Tak nie dowierzali, że przebili jego brzuch włócznią. Zobaczyli, że się osocze zebrało faktycznie. Wyszła krew i woda. Nastąpił zgon. Ale co on mówi? Oddaję życie swoje. Nikt mi go nie zabiera. On szedł na krzyż. Ze świadomością śmierci. Nie ze świadomością powalczenia. Coś jeszcze zostawię. Coś jeszcze zostawię. Może jeszcze troszeczkę przewalczę. Może jeszcze troszeczkę. Może przesłucham jeszcze 48 tysięcy jakichś głoszeń. Może jeszcze pojadę na wszystkie możliwe konferencje. Może jeszcze. Może jeszcze ten na mnie położy rękę. Może ten dupę na mnie położy. Może coś mi się wydarzy cudownego. Nic ci się nie wydarzy cudownego. Trzeba się zaprzyjaźnić ze śmiercią krzyżową. Dzień, w którym narodziłeś się z Bożego Ducha, to dzień, w którym umarłeś. Nie ma nic do ratowania. Nic. Nic nie masz do ratowania. Nic. Tu nie ma o co walczyć.
Tu nie ma o co walczyć. Jakie walki? Co to jest? Twoje przekonania? Twoje koncepcje życiowe? Ze wszystkim się rozstałem. W 2001 roku. Rozstałem się. Koncepcją moją było wrócić do domu, spakować się w mój mały plecaczek i opuścić moją żonę, która została bez dziecka. Taka koncepcja była moja. Miałem syna i kobietę, z którą żyłem tyle lat. Przeczytałem te fragmenty w Biblii. Mówię, okej, zamykam przedział mojego życia całkowicie. Całkowicie. Idę żyć z Bogiem. Nie miałem pojęcia jak. Chrześcijanie dzisiaj się ratują. Ratuję. Ratuję moje małżeństwo, ratuję mój biznes, ratuję moje dzieci. Ratuję. My czego ratujesz? Uspokój się. Daj się zabić do końca. Czegoś się uparł. Co ty robisz? No bo ja mam Ducha Świętego, bo ja mam życie. Posłuchajcie, ja głoszę prosperity. Ja jestem ewangelistą, nauczycielem, jestem posłannikiem Ewangelii Sukcesu. Tylko że trzeba zrozumieć, co to jest Ewangelia Sukcesu. Wiecie, od kiedy zaczyna się sukces chrześcijanina? Od momentu, kiedy chrześcijanin zgodzi się na to, że nie żyje. W ogóle nie żyje. Że zaczyna się nowy przedział w jego życiu, bo tylko nowy jest w stanie osiągnąć prawdziwy sukces. Jak się miesza produkty, rozumiecie, to wychodzi bardzo niedobra substancja. Nie wolno mieszać starego z nowym. Stare i nowe powoduje wybuchy wewnętrzne, kłopoty, tragedie. Przyglądam się na różnych ludzi, którzy są wokół mnie i są naprawdę bardzo różni. Ale coraz więcej widzę ludzi, którzy słuchają uważnie, są młodzi w wierze, ale słuchają uważnie prawdy Bożej. I kiedy oni się wsłuchują w tą prawdę Bożą, odnoszą bardzo szybkie sukcesy w życiu. Ale przyglądam się też na innych chrześcijan, którzy miotają się w swoim życiu. Rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, piętnasty. To jest ten drugi gatunek. Ci, którzy walczą na krzyżach. Są dwa rodzaje chrześcijan. Jedni zgadzają się na szybki zgon. Szybki zgon. Mówią, nikt nie zabiera mi życia mego. Oddaję go sam. Inni walczą. Weszli na krzyż i się tam szamoczą. Chcą się ułożyć. Mówią, tu niewygodnie. Tam za twardo. Tu mnie trochę ręka jakoś tak pobolewa. Skurcz. Masz się wykrwawić. Wykrwawiłem się na krzyżu i Duch Święty wzbudził mnie do nowego życia. Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, to Twój duch jest zupełnie nową konstrukcją. Tylko że krzyż to jest uderzenie w całego człowieka. Trzeba pozwolić, aby każda dziedzina życia wykrwawiła się do końca. Nie walczymy. Chrześcijaństwo to nie walka. Rozumiecie? To nie jest walka o zachowanie czegoś. Krzyż to nie walka, krzyż to śmierć. Brać swój krzyż codziennie, to znaczy uwalniać śmierć. Boży sąd w stosunku do diabła, systemu tego świata, grzechu i starej natury.
która puka do życia człowieka. Nie posiadasz starej natury, ale twoja dusza jest przesiąknięta informacją o starej naturze. Informacja o starej naturze ciągle puka do twojego życia. Każdego dnia mówi do ciebie tak twoja dusza, która tęskni za starą naturą. Zobacz, jak się dzisiaj czujesz. Koniec. Jak jutro rano usłyszysz taką informację wewnętrzną, jak się dzisiaj czujesz, to chcę cię poinformować, że to jest miejsce, w którym masz się wykrwawić. Wiesz, jak wygląda wykrwawienie, wykrwawianie się? W ten sposób. Całe twoje jestestwo mówi, zobacz, jak się czujesz. A ty robisz tak. Zamknij mordę, duszo moja. Oto ja, Syn Pański, wstaję i żyję mocą zmartwychwstałego Boga. Nie obchodzi mnie, jak się czuję. Nie obchodzi mnie, co myślę. Nie obchodzi mnie, co inni o mnie myślą, twierdzą i tak dalej. Umarłem wraz z Chrystusem. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Krzyż wykonał swoje działanie. Nie buntuję się przeciwko temu. Jestem nowym stworzeniem. I choćby to wyznanie miało być wyznawane 48 tysięcy razy na minutę, to to jest wyznanie twojego życia. Ale jeżeli zaczniesz rozważać to, jak ty się czujesz, postanowisz się podzielić tym z kimś, z mężem, z żoną. Rozumiesz? Na przykład wydrzesz mordę na kogoś w domu. W związku z tym, jak się czujesz. Tak? To znaczy, że jesteś z tej, że wchodzisz właśnie w tą grupę, która się wierci na krzyżu. I coś tam sobie układa. Nie chcesz się wykrwawić. Chcesz zawalczyć o swoje. Jeszcze jedna godzina. Jeszcze jeden dzień. Zrozum. Każde podryki na krzyżu powodują większe cierpienia. A demony się pastwią nad tobą. Nade mną się w ogóle demony nie pastwią. Rozumiecie w ogóle, o co chodzi? Nade mną się nie pastwią demony. Ja się śmieję. Ludzie, ja mogę iść na cmentarz, położyć się do trumny i przykryć się zwłokami i się dobrze przespać. Rozumiecie, o co kamal? Dlaczego? Dlatego, że ja żyję wewnętrznym człowiekiem, który umarł wraz z Chrystusem. Rozumiecie? Mnie to nie interesuje. Nie interesuje mnie tą pod trzynastką. Nie interesuje mnie, proszę ciebie, czarny kot, co mi drogę przebiega. Nie interesują mnie myśli, które mówią do mnie, zginiesz, zdechniesz, nie uda ci się. Rozumiecie? Nie interesuje mnie to. Wtedy, kiedy teraz u nas w kościele w Warszawie zaczęły się tak zwane czystki, to tak zwane okresowe czystki, akurat właśnie w tym momencie przyszła informacja od Ducha Świętego, którą salę mamy wziąć. W czasie, kiedy czystki się zaczęły. I w czasie tych czystek wzięliśmy salę 400 metrów kwadratowych, za którą w sezonie będziemy płacić 18 tysięcy miesięcznie. I diabeł się z nerw pożyga. Dlatego, że zaczęły się czystki, a do kościoła zaczęło płynąć więcej pieniędzy. Ale ja biorę swój krzyż i niosę go każdego dnia. Każdego dnia biorę swój krzyż. Moja dusza nie ma prawa inaczej grać, jak tylko tak, jak będzie jej dyktował mój odrodzony duch. Ona w pewnym sensie jest steroryzowana przeze mnie. Ja najbardziej steroryzowałem swoją psychikę. Ja niczego tak nie... Rozumiecie, o co chodzi? Ja zastosowałem realnie bandyckie metody wobec mojej psychiki. Bo moja psychika, ona w ogóle nie chciała innych metod przyjąć. Ona była strasznie odporna na inne metody. Proszę, przepraszam, dziękuję. To w ogóle na nią nie działało. Ja do niej grzecznie mówiłem z mojego wewnętrznego człowieka. Duszo moja, słuchaj Pana. A ona... Mówiłem znów. Duszo moja, raduj się z Pana.
Rozumiesz, o co chodzi? Jak dostała w łeb, raz, drugi, trzeci, piąty, tak? To zrozumiała, że to nie przelewki. Rozumiecie? Nasi znajomi mieli psa. Dużego, silnego psychicznie psa. Ten pies, jak zaczął dorastać, bo jak był malutki, to było do rany przyłóż. Im stawał się większy, tym bardziej zaczynał dominować wszystkich dookoła. Powiedziałem jego właścicielowi, mówię, przyjacielu, musisz zdominować psa, bo inaczej pies zdominuje ciebie. Co mam zrobić? Ja mówię, złóż pięść i kiedy zrobi coś, czego nie należało, przywal mu w łeb jak chłopu. Przecież on waży 50 parę kilo, ten pies. To nie jest malutki piesek. To jest wielkie bydle. Takie futro jeszcze ma. Rozumiesz? Przywalił mu raz, przywalił mu drugi. Rozumiesz? Pies zrozumiał, kto jest panem. Przyjął od razu swoje miejsce w stadzie. Od razu znalazł swoje miejsce w stadzie. Później, jak właściciel tylko robił tak, to pies, mimo że był coraz większy i coraz silniejszy i coraz starszy, tak? Nigdy nie przeszedł granicy respektu. Potem on tylko spojrzał na psa. A pies wiedział, że samiec alfa patrzy. Twój wewnętrzny człowiek to samiec alfa. Twój wewnętrzny człowiek to jest samiec alfa. Twoja dusza, ona musi podporządkować się temu zjawisku. Chyba, że się cofniesz. Chyba, że się zaczniesz wierzyć. Przeczytajmy 2 Koryntian 5,17. Drugi list do Koryntian. 5,17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Jesteś nowym stworzeniem, wewnętrznym człowiekiem. Narodziłeś się z osoby Boga i nikt nie łączy cię z grzechem, światem, diabłem i nawykami starej natury, które są jak w flashbacki odbite w twojej duszy. Nic! To trzeba przyjąć jako w ogóle fakt! Nic mnie nie łączy z grzechem. Nic mnie nie łączy z diabłem. Dlaczego diabeł mnie nie straszy? Czemu on nie przychodzi i mówi na mnie? Rozumiem? Dlaczego? Dlatego, że on się zderzył kilkakrotnie z pewnego rodzaju moją w ogóle, jakby z moim podejściem do niego. Kiedy się z nim zamknąłem w pokoju. Miałem bardzo silny nacisk demoniczny. Wziąłem Biblię i mówię, słuchaj teraz, mendo, nie wyjdziesz stąd do tego momentu, dopóki nie posłuchasz, co ci powiem. Czytałem mu Biblię. Czytałem mu Biblię. Czytałem mu, jak upadł, jak został zmiażdżony, jak został pokonany przez Jezusa. Rozumiesz? Mnie nic nie łączy z diabłem. Nic mnie nie łączy z grzechem. Jeżeli zdarza mi się upadek, w ciągu 15 sekund wstaję na nogi i idę dalej usługiwać w Królestwie. Nie mam grama wyrzutów sumienia. Dlatego grzech zaczął słabnąć w moim życiu. Słabnąć. Ja przestałem walczyć z grzechem. Ja zacząłem ogłaszać prostą informację. Grzech nade mną nie panuje. Ludzie mnie pytali, jak tam u ciebie, Artur? Ja mówię, ja dziękuję, bardzo dobrze. Jak kiedyś powiedziałem w gronie pastorów, że nigdy nie upadnę, patrzyli na mnie, ja mówię, ale o co chodzi? To jest list Piotra. Tam jest napisane jak wół, że nigdy się nie potknę. To jest pycha. Nie, to nie jest pycha, mówię. To jest pokora. Ja się w ogóle zgadzam z pismem. Ty, ja się zgadzam z pismem. A ty żyć się zgadzasz. Ze swoim doświadczeniem być może. Wielciochu krzyżowy, ty. Się wiercisz i masz takie, ja mam takie doświadczenie. A ja mówię, a ja mam pismo. Ja wierzę pismu.
A ja wierzę Pismu. A ja wierzę, że ja się nie potknę. A ja wierzę, że będę żył 120 lat i z roku na rok będę coraz silniejszy. Ja tak wierzę. Ja wierzę, że odejdę w chwale. Ja wierzę to. Ja to wierzę. Ja wierzę, że moje dzieci będą służyły Bogu w namaszczeniu Ducha Świętego. Ja wierzę, że moje małżeństwo będzie kwitło. Ja wierzę, że będę budował kościoły po całej ziemi. Ja wierzę, że nie będę się przejmował. Ja w to wierzę, że będę wyluzowany całe życie. Wierzę w to. Dlaczego? Bo nie mam nic wspólnego ze światem. Świat w ogóle na mnie nie wpływa. Dlaczego? Bo ja się nie wiercę. Śmierć to śmierć. Śmierć krzyżowa doprowadza do tego, że w ogóle świat przestaje na mnie wpływać. Ludzie mówią do mnie, ty w ogóle wiesz, co ty robisz? Czy wiesz, czy nie wiesz? Ja mówię, wiem, co robię. Jestem tak świadomy każdego ze swoich działań. Ale co ludzie o tym mówią? Ostatnio do mnie człowiek dzwoni, taki świeżo przed do kościoła i mówi, Arturze, widziałem cię pijanego. Ja mówię, co zrobisz? No bo jest w internecie taki film, że ty po pijanemu nabożeństwo prowadzisz. Dzisiaj to odpaliłem przed naszym spotkaniem. Ja mówię, no i co? I on mówi, tam są tysiące wpisów. Ja mówię, ale pytanie jakie jest twoje? No co ty na to? Ja mówię, no nic, no sam poprosiłem, żeby to nagrać. On milczy w ogóle w tej słuchawce. Ja mówię, chcę zapytać, czy ja piję, tak? Czy piję przed nabożeństwem, czy na przykład wstaję rano, w niedzielę, walę lufę i idę prowadzić nabożeństwo. A mówi, no nie wiem, nie wiem. Ja mówię, ale chcesz mnie o to zapytać? No spytaj mnie, czy ja piję przed nabożeństwem, czy twój pastor się zaprawia wódą przed nabożeństwem. Za dwa dni dzwonił, przepraszam cię, my proszę. Proszę bardzo. Opinia tego świata na mnie w ogóle nie wpływa. W ogóle. Dlaczego? Bo ja się nie wiercę. Ja uwierzę, że jestem nowym stworzeniem. Co świat ma do mnie? Co świat ma do nowego stworzenia? Co? Co świat ma do mnie? Co świat ma do ciebie? Nic. Jakaż opinia? Jakaż informacja? Nic. Cóż ma do mnie informacja z mojej duszy? Każdy z nas tyle rzeczy przeżył. Przeżyłeś różne rzeczy. Różne zranienia w twoim życiu. Wychodzisz z różnych traumatycznych historii. Ale żeby zacząć robić ruch, musisz najpierw uwierzyć, że twoja dusza, wszystko co się w niej mieści, nie ma nic wspólnego z twoim życiem. Dopiero z tego miejsca można zacząć pracować nad swoją duszą, z miejsca pewności. Ty masz pracować, bo ty musisz być świadectwem. Niestety twój wewnętrzny człowiek nie jest świadectwem, bo go nie widać. Świadectwem jest twoja dusza, twoje ciało i twoje życie. I jak cię widzą, tak cię piszą. I jak cię widzą, tak cię słuchają. Uświęcenie nie jest dzisiejszym tematem, ale chcę, żebyście zrozumieli. Początkiem jest prosta rzecz. Na krzyżu Golgoty zostały te rzeczy załatwione. Jestem nowym stworzeniem. Jesteś nowym stworzeniem. Żadną myślą, odczuciem i decyzją nie dotykasz grzechu, diabła, świata i twojego ego. Żadne doświadczenie negatywne nie jest dowodem na to, że umarłeś wraz z Chrystusem na krzyżu Golgoty. Rozumiesz? Jeżeli odwracasz swój wzrok od prostego faktu ukrzyżowania wraz z Chrystusem, jeżeli nie obdarzasz tego potężną wiarą, to ty już masz sam początek zaburzony. Bo ty cały czas się będziesz utożsamiał z tym, co ci proponuje dusza, świat, grzech, diabeł. I będziesz mówił tak. Diabeł mnie atakuje. Zaburzenia moje mnie dominują. Zranienia moje mnie zawinęły. Dlaczego ty tak twierdzisz? Nie utożsamiłeś się ze śmiercią krzyżową. Patrzysz na to, co widzisz. A ja patrzę na krzyż. A ja jak głupi patrzę codziennie na krzyż. Na krzyż. Rozumiesz?
Wiesz, jak się siedzisz w więzieniu, leżysz na łóżku i patrzysz przez zakratowane okna, to musisz sobie, musisz zdecydować, którą formę patrzenia wybierzesz. Masz dwie. Jedna będzie taka, że będziesz patrzył na globalny obraz za oknem i będzie on podzielony tymi kratami. Będziesz widział kraty. Ale jak troszkę potrenujesz, to nauczysz się patrzeć między kratami. Między kratami. Ja zacząłem patrzeć między kratami. Po jakimś czasie, przez to, że zacząłem patrzeć między kratami, kraty zaczęły puszczać, pękać. Ja patrzę na krzyż. Ja patrzę na krzyż. Ja wierzę, że mój stary człowiek został ukrzyżowany. Rozumiesz? Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że nie mam nic wspólnego z diabłem, ze światem, ze starą naturą, z grzechem. Co zatem oznacza branie przez ciebie twojego codziennego krzyża? Że jako nowe stworzenie przebywamy, przyjaciele, na terytorium, po którym porusza się jeszcze szatan. Szatan się cały czas porusza po tym terytorium. My też się po nim poruszamy. To, że się poruszamy po jednym terytorium, po którym się porusza szatan, nie oznacza, że on ma prawa do nas, a my mamy się z nim liczyć. Nie wiem, czy zauważyliście, że po tym terytorium, na którym żyją ludzie, poruszają się też różne stworzenia. Zarazki chorobotwórcze, wirusy, które zabijają, tak? Wiecie, jaki jest sposób na przykład, żeby cię nie zabił wirus, albo żeby cię nie zniszczyła jakaś zarazka chorobotwórcza? Przede wszystkim musisz uznać w swoim sercu, że to coś nie ma nad tobą żadnej władzy. I wtedy możesz się zsiąść w ogóle tam, gdzie jest AIDS i koniec. Doktor G. Lake, znacie historię człowieka, prawda? Wyjechał do Afryki usługiwać ludziom chorym na wirus Ebola. Ludzie padali masowo, padali. Usługiwał tam 2 lata. Głosił im Ewangelię, uzdrawiał ich. Kiedy po 2 latach zaczęła Wielka Brytania przysyłać tam potężną pomoc medyczną, zaczęli przyjeżdżać lekarze, naukowcy. Przyjechali do jednego z tych krajów i tam zobaczyli misjonarza, doktora G. Lake'a. Zapytali go, kim jesteś? A on mówi, odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Jak długo tu jesteś? 2 lata. Przecież tu jest wirus Ebola. Człowieku, ty jesteś tutaj 2 lata? Bez zabezpieczeń, bez szczepionek? On mówi, chciałbym, żebyśmy zrobili doświadczenie na samym początku. Poszli tam, gdzie leżały zwłoki. Mówi, weźcie ślinę tego człowieka, zbadajcie ją pod mikroskopem. Zbadali tę ślinę. W ślinie był wirus na wirusie. Mówi, a teraz weźcie tą ślinę i połóżcie na moje ręce. Oni ją położyli na jego ręce. A teraz mówi, weźcie z mojej ręki i włóżcie z powrotem pod mikroskop. Oni włożyli pod mikroskop, wszystkie wirusy nie żyły. On mówi, ja w to wierzę. Kiedy kończył swoją służbę, miał ponad 100 tysięcy udokumentowanych uzdrowień z nieuleczalnych chorób. Doktor Czilek. To na jego pamiętnikach zbudował służbę Kury Blake. To na jego pamiętnikach, które przekazała mu jego pamiętnik. Na jednym terenie można się poruszać z diabłem i on nigdy nie przetnie twojej drogi. Widzisz, diabeł działa jak prądnica zła. Napędza pewnego rodzaju siłą wszystko, co jest wokół niego.
Wiesz, na czym na przykład polega wpływ diabła? Ludzie w ogóle zrobili z diabła kurczę Supermana. To jest w ogóle to. Bo to w ogóle, wiecie, kto nadał siłę szatanowi? Chrześcijanie. W ogóle Kościół jest odpowiedzialny za to, co robi diabeł. Bo to diabeł... diabeł bez Kościoła to bardzo słaba konstrukcja. To Kościół z niego zrobił kozaka. Kozaczka. Rozumiecie? Jak będę was uczył o demonologii, to będę wam to mówił, że diabeł w ogóle nie jest w stanie zrobić niczego sam. Bez pomocy człowieka. I diabeł nie jest w stanie zrobić niczego, jeżeli my nie poddamy mu przestrzeni. Jeżeli ty masz jakąś cechę i ta cecha, ona jest cechą, którą uznajemy za negatywną. I ty na przykład uważasz, że ta cecha w tobie istnieje i że ona nie umarła na krzyżu Golgoty, to diabeł będzie ożywiał tą cechę swoją energią. On ją ożywi. On ją ożywi. Jeżeli ktoś jest złośnikiem i na przykład walczy ze swoją złością, to on zawsze będzie złośnikiem. On będzie złośnikiem, póki nie przestanie walczyć ze swoją złością. Póki nie uzna, że jego złość umarła na krzyżu Golgoty. Rozumiesz? Walka ze złością będzie powodowała, że diabeł będzie pompował energię w tą rzecz. Ponieważ ty poruszasz się na ziemi, po której porusza się diabeł, ty musisz zrozumieć, że codzienne branie na siebie krzyża polega na tym, że ty wierzysz, a co za tym idzie ogłaszasz, a co za tym idzie postępujesz zgodnie z tym, co ogłaszasz, tak? Wbrew wszystkiemu, co on proponuje. To jest branie na siebie krzyża. To jest oddzielanie się. To jest oddzielanie. Przychodzi myśl, która jest myślą niszczącą. Człowiek, który niesie ze sobą bierze codzienny swój krzyż, tak? Pierwszą rzeczą, którą robi, to wiecie, co robi? Ogłasza na podstawie swojej wiary, że to coś nad nim nie panuje. Wyprowadza cię z równowagi mąż czy żona, dzieci, pracodawca lub pracownik. Prawda? Zaczyna w tobie kłębić się emocja różnego rodzaju. Myśli zaczynają gonić myśli. Powstają szeregi toków myślowych, które już działają w systemie obsesji. Możesz uwolnić tą rzecz. A możesz zastosować krzyż. Możesz powiedzieć, przecież ja taki nie jestem. Przecież jestem krynica spokoju. Przecież mi można narobić na plecy, ja uznam, że to broszka. W ogóle, jak ja jestem spokojny. Przecież mój niepokój, gniew zostały ukrzyżowane. Ktoś ci ukradnie, zabierze ci coś. Zawładnie jakąś częścią twojego życia. Pierwsza rzecz, która się tutaj pojawia, walcz, odbierz. Ale możesz też zastosować krzyż. Możesz powiedzieć, dla mnie też się lepiej. Będę się śmiał. Będą ci płynęły łzy. A ty się zaczynasz śmiać. I mówisz, co to znaczy? Przecież to metal. Umarłem dla wszelkich dóbr wewnętrznych i zewnętrznych. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Przychodzi choroba. Czujesz ją w ciele. Do tego są myśli, które mówią, jesteś chory, zniszczony. Wykończysz się. Nic ci nie da to w ogóle, w co wierzysz. Możesz zacząć o tym rozmyślać. Iść do szpitala. Możesz. A możesz też zastosować krzyż. I powiedzieć chwileczkę.
przecież ja w ogóle jestem zdrowy. Moje choroby zostały przybite do krzyża. Moje ciało jest silne. Idę, zrobię właśnie coś, co teraz moje ciało mówi, że nie robi. To jest branie krzyża. Tak się stosuje krzyż w praktyce. Wierzy się, mówi się i działa się. Nie obwiesza się krzyżykami. Nie przytula się, nie całuje. Rozumiecie? Nie wspomina się, jak to było, kiedy Jezus tam był. Wyobraź sobie siebie na tym krzyżu. Będziesz się dzisiaj kładł spać. Użyj swojej świętej wyobraźni. Przestań tam zajmować się śmieciami. Chrześcijanie są fachowcami w tym, aby swoją wyobraźnię używać do tego, jak człowiek do nurkowania w śmieciach. Wyobrażają sobie różne rzeczy. Zasypiają. Albo sobie fantazjują w ogóle o jakiejś głupotę. Albo o grzechu jakimś sobie fantazjują, bo sobie myślą, wystarczy, że sobie pofantazjuję. Nie wyjdzie to na jaw. Nikt tego nie zobaczy. Człowieku. Bogu to akurat nie przeszkadza, rozumiesz? Ale wyobraź sobie aniołów, co się trzymają za głowy. Mówią, Panie, czy się nie pomyliłeś? Zamiast takich głupot, albo martwienia się, troskania, wyobrażania sobie różnego rodzaju dziwas, tak? Wyobraź sobie siebie na krzyżu. Jak tam wisisz, zlany patami, pocięty, z porozrywanymi mięśniami. Zacznij się modlić w innych językach i wyobrażaj sobie do końca twoją śmierć. Wejdź w miejsce Chrystusa. Przesiąknij tym wszystkim. Wyobraź sobie skraje demonów, które otaczają ten krzyż, a ty sobie wisisz, krwawisz i umierasz. Wyobraź sobie swoją śmierć na tym krzyżu i zobacz, że demony już nie mają do czego się przyczepić. Nie ma już ciebie. Nie ma co tam dotknąć palcem. Umarłeś. Żyje tylko wewnętrzny człowiek. Nietykalny. Nieskazitelny. O nim to mówi Jan, że ci, którzy narodzili się z Bożego Ducha, nie grzeszą. Kim są ci odrodzone duchy, wewnętrzni ludzie? Ich nie może nic tknąć. Żadna choroba, żadna niemoc, żadna patologia, żadne zranienie tam nie sięga. Tam nic nie ma. Nie ma kompleksów, nie ma poniżenia, nie ma egocentryzmu. Nie może tego dotknąć diabeł, twój wewnętrzny człowiek. Umarłeś na krzyżu Golgoty razem z Chrystusem. To, co odczuwasz na co dzień, nie ma żadnego znaczenia. To są rzeczy do pozałatwiania, do przerobienia. Ja to rozumiem. Ale to jest rzecz wtórna. Najpierw musisz mieć podstawę jakąś. Ludzie przychodzą na siłownię, młodzi ludzie. Pierwszą rzeczą, którą robią, to się zapierają za takie wyspecjalizowane maszyny różnego rodzaju, które służą do wyizolowania różnych części mięśni. A ja czasami rozmawiałem z takimi ludźmi, jeśli sobie dadzą coś powiedzieć, bo ludzie rzadko sobie dadzą coś powiedzieć w ogóle. Ale jak już dadzą sobie coś powiedzieć, to ja mówię, wiesz co? Istnieje kilka królewskich ćwiczeń, którymi zbudujesz podstawy. Zacznij robić przysiady z prymitywną sztangą. Na początek. Przysiady. Takie widziałem w internecie fajne zdjęcie, taki stoi ojciec, taki wielki chłopiec, taka mała dziewczynka przy nim. I on mówi, pamiętaj, chłopcy są źli, a przysiady dobre. Uczył ją. Są kluczowe, fundamentalne ćwiczenia i są też kluczowe, fundamentalne rzeczy w naszym życiu. Kiedy je zbudujemy, na nich staniemy, to reszta potem idzie, to reszta idzie wypracować. Jak chcesz wychodzić ze swoich zaburzeń, jak chcesz uświęcać się, jak chcesz wywalać diabła z detali różnych, jeżeli ty masz
szereg wątpliwości i uznajesz swoją na przykład zaburzoną duszę za centrum swojego życia. No to przecież diabeł to czuje. Mnie by do głowy nie przyszło, żeby powiedzieć, że mam problemy demoniczne. Do głowy by mi nie przyszło. Wiesz, co bym zrobił? Zaczaiłbym się na niego. Rozumiesz, o co chodzi? Nigdy mnie diabeł nie będzie ścigał. Nigdy. Dlaczego? Zmieniliśmy pozycję. Kiedyś, jak nie rozumiałem pewnych rzeczy, to ja przed nim uciekałem, a on mnie gonił. Mieliśmy taką grę. Ja go goniłem, precz, bo mnie tak uczyli. Rozumiesz? A potem zacząłem dochodzić do prostych rzeczy. Chwileczki. Przecież tu ja jestem tutaj prezesem, a to jest zwykła łańca. To ja mam się zająć gonieniem. Rozumiesz, o co chodzi? Zmieniliśmy reguły gry. Teraz ja go gonię. Zaczajam się na niego. Rozumiesz? Mówię, chodź. Kozaczku. Come on. Chcę, żebyście zrozumieli. On drży przed Chrystusem! Przecież jesteś ukrzyżowany. Przecież nie żyjesz już ty, ale żyje w tobie Chrystus. Świadomość krzyża to pranie krzyża. Oddzielenie się. My się z Agatą nie poruszamy w ogóle w pewnych miejscach. Nas w ogóle nigdzie nie ma w różnych miejscach. Dlaczego nas nie ma w różnych miejscach? Dlatego, że to jest świat. Nas nie ma w świecie. Nas nie ma w świecie. Ktoś mówi na przykład, przyjedź do mnie, jest impreza, czy coś, ja mówię, ale ja nie chodzę po imprezę. O co taki jesteś święty? No pewnie, że jestem święty. Właśnie jestem święty. A jaki jestem? Właśnie jestem święty. Nie chodzę po imprezach. Jestem oddzielony. Kiedyś kolega w pracy mówi, przyjdziesz na grilla do mnie? Ja mówię, Jacek, mówiłem ci o Jezusie. Mówiłeś. Przyjąłeś go? Nie. To po co mam iść do ciebie na grilla? Proszę cię, powiedz mi po co. Po co mam iść na grilla? No po co? No wiesz, Artur, no ty się wcale nie bawisz. Ja mówię, przyjdź do mnie do kościoła, zobacz, jak ja się bawię. Człowieku, bez wody, bez prochów, bez grilla. W życiu tak się nie bawiłeś. Byś musiał wypić 6 litrów wódki, żeby się tak zachowywać jak ja. Z litr wódki. Dlaczego ja nie idę do świata? Bo ja jestem oddzielony, ja niosę swój krzyż. Świat w ogóle mnie nie lubi. Świat mnie nie przyjmuje. Ja jestem dla świata problemem. Rozumiesz? Szyszką w bucie. Ja jestem szyszka w bucie. Świat nie przychodzi do mnie. Ja tak reaguję, bo jestem oddzielony. Oddzielony. Rozumiesz? Ale ja nie mam w swoim sercu, tak, najmniejszej wątpliwości, że ja umarłem na krzyżu dla świata. Żadnej wątpliwości. Czy ciągnął mnie świat? Jasne, że mnie ciągnął. Ale ja wiedziałem, że umarłem dla świata. Ogłaszałem to, ustanawiałem to. I co w konsekwencji? Przestał mnie ciągnął. Tak samo było z diabłem. Póki nie zrozumiałem, że umarłem na krzyżu, że jestem oddzielony od diabła, to mnie diabeł ciągle atakował. A teraz mnie nie atakuje diabeł. Ludzie, nam chodzi o to, żeby nas diabeł nie atakował. Krótko powiedziawszy, żeby bał się nas zaatakować. Diabeł jak teraz podchodzi do naszego życia, to podchodzi naprawdę silnie uzbrojony. Tu już nie ma takiego czegoś, że wstaję rano, proszę ciebie, wiesz. A nie wiem, co mam robić. Jak tu żyć? Jak mam żyć? Jestem chrześcijaninem, a nie wiem, jak żyć. Krzyż!
stoi w centrum. Ja się krzyżem przykrywam, krzyż mam pod głową. Rozumiesz, o co chodzi? To jest życie, gdzie krzyż jest w centrum. Co się stało, kiedy zacząłem manifestować krzyż w moim życiu, codzienny krzyż? Zaczęła się druga część, czyli pusty grób. Najpierw śmierć, potem zmartwychwstanie. Chcecie wolności do swojego życia? To nie wierzcie się na krzyżach. Nie wierzcie się. Zawsze po krzyżu przychodzi zmartwychwstanie. Zawsze. Najpierw śmierć, potem zmartwychwstanie. Wszyscy chrześcijanie mówią, my chcemy życia! My chcemy życia! Ja mówię, najpierw śmierć. Taka kolejność. Krzyż, pusty grób. Krzyż, pusty grób. Ja jeszcze w ogóle nie znałem, nigdy w życiu, różne są zwiedzenia w kościele, słuchajcie, ale tego jeszcze nikt nie przeskoczył. Znaczy próbują to robić w praktyce, bo ja wiem, że to się robi cały czas. Krzyż się w ogóle wysunęło z chrześcijaństwa. Przyjdź do Jezusa, będzie fajnie. No nie będzie fajnie, będzie orka. Ja do ludzi mówię, człowieku, przyjdziesz do Jezusa, będzie Kongo w twoim życiu się zacznie dopiero. Dopiero się Kongo zacznie. Ilu z was miał łatwiej, jak byliście poza Bogiem? No proszę cię. Normalnie sobie piłeś, rozumiesz, tańczyłeś, balowałeś, tak szło, rozumiesz, jakoś ty umierałeś na raty, tak? Nie byłeś świadomy tego, że sobie umierasz, tak żyłeś. No taka prawda. Tak? Leciałeś od kredytu do kredytu, proszę ciebie, od imprezy do imprezy, od przetrwania do przetrwania, tak? Od kaca do kaca. Różnie się żyło. Coś tam się osiągało. Jedni na wyższym poziomie społecznym, inni na niższym. Ale jakoś się toczyło, tak? A potem co? Przed Jezus i wywrotka. Się okazuje, że nie ma gdzie żyć, bo to naokoło co jest, człowieku? Rozumiesz? Okazuje się, że tu nie warto jest z kim pogadać, bo tu zombie chodzą. No i co? Człowieku, z kim tu się zadawać? Co tu zrobić, człowieku? W małżeństwie jakoś tam szło, razem walnęliście, proszę ciebie, sobie co jakiś czas parę browarów, rozumiesz, podaliście się za włosy, było jakoś szło, trwało. Teraz przed Jezus, proszę ciebie, się okazuje, że się rozwód zaczyna. A? Czy Jezus rewolucję wprowadził? Dlaczego? Bo się o prawdę potknęliśmy. Tak? Prawda w nas uderzyła. Stanęliśmy jak wrócił. Wow! To tak się rzeczy mają, tak się mają. Świat chce usunąć krzyż z kościoła. Kościół to chwyta. Tak? Mówi się, jest w porządku, posłuchaj sobie tutaj w ogóle różnych rzeczy sobie posłuchaj, fajną rzecz moja żona ostatnio powiedziała, mówi, bo tam ktoś uwielbienia słucha. Moja żona powiedziała, uwielbienia się nie słucha. Słucha się piosenek jakichś. Uwielbienie nie jest po to, żeby go słuchać. Uwielbienie jest po to, żeby uwielbiać. Że włączasz, proszę ciebie, jakieś uwielbienie, proszę ciebie, i chodzisz, proszę ciebie, sobie dalej w swojej głowie, tak? To ja po co ty to włączasz? Chcę włączyć coś innego. Tak? Uwielbienie jest po to, żeby uwielbiać! To jest modlitwa. To jest modlitwa. Tylko z muzyką. Tak? Nie włączysz sobie modlitwy jakiejś, proszę cię, bez muzyki, bo nie. Tak? Z muzyką sobie włączysz, bo to jest ładne. Znaczy teraz jest kupa zespołów różnego rodzaju, która mówi, o to są zespoły uwielbieniowe. Hillsong jest zespół uwielbieniowy. Jaki to jest zespół uwielbieniowy? Hillsong. No wiesz. Bez przesady. To koło siebie nie leżało. Są piosenki chrześcijańskie, fajni bracia i siostry, którzy robią różne piosenki, śpiewają. Chwała Bogu Najwyższemu. No każdy ma prawo śpiewać jak chce, tak? Sztur tak mówił już. Każdy śpiewać może trochę lepiej, gorzej. To jest fajne, ale uwielbienie to jest modlitwa. Modlitwa! Prosechomai. Skierowanie na. Tylko wyśpiewane. Dlatego, że brakuje w ogóle słodyczy w twoim w ogóle przekazie bezpośrednim, to do tego dodałeś muzykę, tak? Którą też się modlisz tak naprawdę. Nie daj sobie usunąć krzyża z życia. Krzyż to nie cierpienia, krzyż to nie problemy, krzyż to nie ciągnięcie życia na własny rachunek. Krzyż to oddzielenie za pomocą wiary w to, że umarłeś na tym krzyżu. Za pomocą wyznania tego, że umarłeś na tym krzyżu. Rozumiesz? Za pomocą kroków w tą stronę. Umarłeś na krzyżu, zobacz. Narozrabiałeś.
Zamiast iść przeprosić, to się miotasz. Zastosuj krzyż. Zastosuj krzyż. Zraniłeś kogoś? Powiedz, umarłem na krzyżu Golgoty. Idź, uklęknij koło niego. Powiedz, przepraszam cię. Wybacz mi w ogóle. Rozpadnij się tam na kawałki. Ja nieraz przepraszałem dzieci moje nawet za jakieś słowa. Przychodziłem i mówię, przepraszam cię w ogóle. Wybacz. Mówię tak. Zresztą i bardzo często dodawałem, pamiętam, mówię, taki Bóg nie jest. Bóg nie jest taki, jak ja się zachowałem. Przepraszam cię. Jeszcze jakiś czas temu nie rozprawiłem się ze stresem należycie w danej chwili i powiedziałem do mojego syna coś, powiedziałem po prostu wyjdź! Kazałem mu wyjść z kuchni. Za chwileczkę poszedłem, usiadłem. Mój syn nie zna Jezusa jeszcze. Usiadłem u niego w pokoju, popłakałem się w ogóle, mówię, przepraszam cię, mówię, Wiktor. Wybacz mi w ogóle. W ogóle nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Powiedziałem, jestem zmęczony. Położył mi rękę na głowie, powiedział, tato, mówi, odchodzi. Krzyż, rozumiesz? Krzyż. Na krzyżu padł twój honor. Na krzyżu wyparowała światowa ambicja. Wczoraj na ulicy podchodzi do mnie człowiek, też wierzy. Ja mówię, to klękaj tutaj i pokutuj, że z tego, że chlasz ty. O nie! Ja mówię, to idź stąd, nie zawracaj mnie gitary, mówi, ja nie mam drobnych. Ja tutaj głoszę Chrystusa ukrzyżowanego. Nie mam drobnych. Albo mówię, klękaj i pokutuj, albo jazda stąd. Bo krzyż jest w centrum. Krzyż jest w centrum. Proszę cię, nie zapominaj o tym. To ci w ogóle rozładuje życie. To ci życie rozładuje. Nie mów, że diabeł jest wielki. Nie mów, że grzech jest wielki. Nie mów, że zaburzenie jest wielkie. To wszystko są rzeczy, które są, bo na tej ziemi się poruszasz i one są. Częściowo w twojej duszy, częściowo poza twoją duszą. Ale umarłeś dla nich wszystkich. Nie mów, świat mnie ciągnie. Co to znaczy, świat cię ciągnie? My niektórzy chrześcijanie to zadziwiają. W ogóle umawiają się, idą my, i na dyskotekę idziemy. Ale po co na dyskotekę? Ja nie wiem, co robi chrześcijanie na dyskotece. To robi chrześcijanin na dyskotece? Głosi Ewangelię? Tak tam jest człowieku 108, proszę ciebie, tych. Decybeli. Rozumiesz? 108 decybeli. To będziesz komuś głosi Ewangelię, to tak będzie wyglądał. Człowiek, ile na łóżko rosny? Chrześcijanin na dyskotece głoszący Ewangelię. Rozumiesz, o co chodzi? No weź, bez przesady. Jesteś ukrzyżowany dla dyskoteki. Masz się rozerwać, sobie granat kup. I nareszcie skończysz to wszystko. Idź do ojca i zamknij temat. Rozumiesz, bez przesady. Chce się rozerwać. No, on się chce rozerwać. Umarł na krzyżu, on się chce rozerwać. Jak się trup rozrywa? Co się rozrywa? Co ty, za kogo ty się w ogóle uważasz? Za kogo ty się uważasz? Bo ja uważam się za ukrzyżowanego dla grzechu, świata, diabła i flashbacku starej natury w mojej duszy. I jeśli ja się potykam o te rzeczy, to nie oznacza, że ja się zgadzam, że ja mam problem. Ja się nie zgadzam z tym, ale z miejsca pewności, że jestem ukrzyżowany, występuję do walki. Nie walczę o to, że jestem ukrzyżowany. Tam nie walczę. Ja z miejsca pewności, że nie żyję. Okej, okay, odkryłem sobie zaburzenie, odkryłem chorobę demoniczną. Okej, okay, na spokojnie, ukrzyżowany jestem. To nie ma nade mną żadnej władzy. Halleluja. Odkrywam to dobrze. Karty na stół, zeszycik, piszę. Aha, tak, 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 tak. Jazda, 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 jazda. Rozumiesz? Plan wyjścia, realizacja. Nie jestem załamany tym faktem. Co mnie to obchodzi? W ogóle nie wiem, ilu z was widziało trupy. Kiedyś, jak byłem w świecie,
Znaczy ja widziałem różne trupy, ale jak byłem jeszcze młody dzieciak, wąchałem klej i nie wiem, mówiłem wam czy nie mówiłem, dałem się zamknąć w kościele katolickim z kolegami, tam się daliśmy zamknąć, po ostatniej mszy się schowaliśmy za organami. Wzięliśmy sobie klej, chcieliśmy się nawąchać tego kleju, bo chciałem, żeby mi te figury tam tańczyły. Tam był taki wielki ołtarz i tam była Maryja, zawsze dziewica i tam w ogóle ta cała menażeria. Ja mówię tak, nawącham się teraz i one będą mnie tam balowały. No i zostaliśmy w tym, tam wąchamy ten klej w tym kościele w nocy. Ty, chodzę po tym kościele, taki duży kościół, nie? Jak dziś to pamiętam. Ty, trumna leży. Czekał na trupie, na tym katafalku, tym kamieniu takim. Mówię tam, wołam w ogóle, Robert, mój, chodź tutaj. Zdaj mi ze mną ten dekier. Zdałem ten dekier, patrzę, leży gąbek, nie? W garniturze. Szturowadła, wszystko elegancko, buty na błysk. Człowieku, patrzę na niego, wiesz. A miałem do jedzenia, jak dziś pamiętam, serdelka i bułkę. Wyjąłem tego serdelka, usiadłem na tym katafalku. I bardzo byłem zainteresowany jego sznurówkami. Mówię, ale elegancko, pamiętam, rozumiecie, ten klej mnie tam narobił. W głowie nie roboty. Mnie to w ogóle rozwaliło, jakie eleganckie sznurówki. I ja słuchajcie, sobie tutaj gryzłem to wszystko, kładłem tam to jedzenie sobie przy nim, rozwiązywałem mu sznurówkę, a potem zawiązywałem. I wiecie co, w ogóle nic się nie stało. On leżał tam i leżał. I wcale mi nic nie powiedział. Wiecie dlaczego? Bo trup jest martwy. Nie reaguje na nic. A chrześcijanin mówi tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, ale diabeł mnie dziś dojeżdża. Ten trup nie powiedział do mnie, zostaw moje sznurowadła lebiego. To rozumiem? On tak do mnie nie powiedział, on nic tam nie powiedział, nic, nic. Mógłbym wszystko z nim zrobić i nic by nie powiedział. Bo co? Bo nie było w nim grama życia. Bo on umarł tam. I czekał na pochówek. Chcę, żebyście zrozumieli tą kwestię. Z Chrystusem jesteś ukrzyżowany. Żyjesz już nie ty. A więc nie żyje w tobie grzech, nie żyje w tobie flashback starej natury. Diabeł nie może cię dotknąć, bo on trupa nie tyka. Rozumiecie? A świat nie ma na ciebie wpływu, bo tak naprawdę świat nie widzi twojego wewnętrznego człowieka. Wiesz, co w ogóle widzi świat? Twojego zewnętrznego człowieka. Chcesz się pozbyć intruza z twojego życia, kto ci nie daje spokoju? Usiądź i mu poopowiadaj o życiu wewnętrznego człowieka. Zobacz, jak od razu pójdzie. Kolega, koleżanka. Usiądź przy stole, przy kawusi. Słuchaj, Krysia, ja chciałem ci tutaj powiedzieć w ogóle, jak ja żyję moim wewnętrznym człowiekiem. Więc wiesz, wstaję rano, wielbię Pana, w ogóle jest cudownie. A Krysia będzie patrzyła, która droga w gnatcie, bo ona w ogóle nie wie, o co kamer, bo ty mówisz o życiu wewnętrznego człowieka! Porozmawiasz tak z Krysią, raz, drugi, trzeci, nie zadzwoni więcej. Masz koniec tematu ze świata? Żaden problem. Ja wszystkim moim kolegom zacząłem opowiadać o Jezusie, jak wyszedłem. Mnie często ludzie pytają, jak ty wyszedłeś, Artur, z grup przestępczych? Ja mówię, w prosty sposób. Zacząłem opowiadać moim kolegom, że spotkałem Jezusa i że żyję wewnętrznym człowiekiem. Jakoś przestali mnie zapraszać na imprezy, nie dzwonili do mnie, nie mówili, chodź się nawąchamy. Tak? Jestem dzisiaj, wchodzimy na siłownię tutaj, bo przyjechaliśmy, od razu znaleźliśmy sobie siłownię, jak to zazwyczaj robimy. Wchodzimy na siłownię, tak? Stoi taki kafar, w ogóle mówi, dworczawy jesteś? Ja mówię tak, to ty jesteś ten kapłan. Ja mówię, ja. Mówi, no, rozpoznałem was, mówi, ciebie i twoją żonę. Mówi, będziesz ty jutro rano, chciałbym, żebyś mi dokładnie wyłożył to, co przeżyłem. Rozumiem? Od razu, człowieku. Dlaczego? Bo ja żyję wewnętrznym człowiekiem. Jak gdzie się nie ruszę, tam szerzę królestwo. Bo ja nie jestem z tego świata. Ten świat mnie nie ciągnie. On nie ma za co mnie pociągnąć. Diabeł mnie nie atakuje. Chrześcijanie mają non-stop problem z diabłem. Bo chrześcijanie nie wierzą w to, że są ukrzyżowani z Chrystusem. A diabeł to wyczuwa. Jak Doberman. On cię czuje. On czuje krzyż albo nie krzyż. On czuje. Jak diabeł wyczuje krzyż, to on się cofa. A jak wyczuje to, że ty nie wierzysz,
A wiara jest widzialna. Halo! Jezus powiedział, jest napisane, zobaczywszy wiarę ich. Jako człowiek. A teraz sobie wyobraź, że diabeł patrzy jako duch. To Jezus jako człowiek zobaczył wiarę ich. To co może zobaczyć diabeł? Jaką on widzi wiarę i niewiarę? Diabeł widzi, czy ja wierzę. Diabeł widzi, czy ja nie wierzę. Jeżeli ja nie wierzę, to on już jest. Po twoich zachowaniach, po twoich słowach, po twoim podejściu do życia bardzo dobrze widać, czy ty wierzysz w to, że z Chrystusem jesteś ukrzyżowany. Czy nadal się uważasz za człowieka zewnętrznego. To widać, ludzie, to widać, słychać i czuć. Rozumiesz? To widać, dlatego on przychodzi, bo gdzie padlina, tam są sępy. Sęp się krąży, koło mnie nie krąży sęp. Bo ja mam krzyż na czole. Ja w to wierzę, ja tak mówię. Od początku. Ludzie, Agata była niezbawiona jeszcze. Nie przyjęła Jezusa. Ja jej mówiłem o krzyżu. Mówiłem, że jestem ukrzyżowany dla świata. Ona siedziała, kiwała to głową. Rozumiem. Ale potem powiedziała to, o jego determinacja doprowadziła mnie do tego, że zaczęłam szukać Boga. Cię nigdy nie cofnął, nigdy na kompromis ze mną nie poszedł. Ja wierzyłem w te swoje ukrzyżowanie, ludzie. Proszę was, zacznijcie o tym myśleć, zacznijcie sobie siebie wyobrażać na krzyżu. Zacznij o tym w ogóle pisać. Zacznij do internetu o tym pisać. Weź zrób taką w ogóle zajawkę w internecie, ty na krzyżu. Walnij to w sieć, niech to leci. U nas już ludzie myślą, jak krzyż składać, ewangeliści. Już teraz opracowywaliśmy, jak krzyż będą składać. Z klocków. Będą mieli taki krzyż, że będą go stawiać i ktoś będzie łapał, tutaj będzie miał uchwyty, takie jak miał gwoździe wbite i będzie głosił z krzyża. A na ulicy? Na ulicy, tak. Tak sobie podzielą to, że będą to mogli na zawiasy składać, składać do bagażnika, rozłożą krzyż, zawiśnie, będzie głosił. Krzyż musi być w centrum życia, nie deska, tak? Tylko filozofia krzyża. Tu nie trzeba fotografować Jezusa ukrzyżowanego, to trzeba siebie sfotografować na krzyżu. Jest takie zdjęcie z Matejki, to Matejko chyba, wieczerze ostatnio namalował. I tam taka kobieta jest, nie? I ostatnio oglądałem, ja mówię, Agata, ty skąd się tam wzięłaś? I od razu nam pomysł spadł, mówi, musimy zrobić, mówi, że ona to ty, dać twarz, poprosimy tam już kogoś, no nie? I mówię, wrzucimy to do netu, będzie dym? Mówię, wpadła na wieczerze do Jezusa. Bo to jest rzeczywistość duchowa, amen? Kto wierzy we mnie, ten ze mną wieczerzał będzie. A że on jest wiecznym Bogiem, to dla niego wczoraj, dziś i jutro to jest to samo, amen? Można wpaść na wieczerzę ostateczną, ostatnio do Jezusa można. Ale w duchu. Chcę, żebyście zrozumieli, o co kaman. To jest naprawdę fakt. Z Chrystusem jesteś ukrzyżowany. Pisz o tym. Rozmyślaj. Rób sobie notatki. Wyznawaj. Stosuj to wobec każdej myśli, każdej emocji. Rozumiesz? Każdej rzeczy. Każdej relacji, każdego upadku. Upadniesz? Wstań i powiesz zaraz. To fikcja literacka. Żyję już nie, ale żyje we mnie Chrystus. Oprasisz kogoś? Mówi, zaraz, to fikcja literacka, lecisz do niego, przepraszam cię, no przecież żyje nie, ale żyje we mnie Chrystus. No kurczę, co ja jestem nienormalny, że cię obraziłem? No weź, przepraszam. Pocałuj go w rękę. Rozumiesz? Czujesz, że jesteś dumny? Taki dumny jesteś, o nie, przeproszę, nie, nie, nie. Przecież ty nie żyjesz. Taki tam, wziąłeś dumę u trupa. Człowieku, trup leży i śmierdzi, no. Tak? Całe zadanie. Tak, zacznij te rzeczy oglądać. My musimy podstawić tutaj, bo ja wam będę dalej rzeczy pokazywał, jak mamy działać, tak? Jak potem wychodzić z różnych rzeczy, ale podstawy my musimy takie mieć. Takie mieć podstawy. Bo potem z tego wychodzi wszystko, fałszywe objawienia, lewe wizje, tak? Fałszywe prowadzenie, człowieku, dziwne nauczania,
Takie rzeczy.